Miałem dzisiaj z samego rana zająć się zupełnie czymś innym, testować platformę, na której pojawił się nowy produkt. Nomen omen, jest to kolejny launchpad, który będę chciał sprawdzić. Natomiast wczoraj dostałem informację od Gracjana, że na giełdzie Bybit pojawił się nowy produkt, jakim jest airdrop. Hunt, czyli polowanie na airdropy, i chcę go jak najszybciej przetestować, aby móc wziąć w tym udział i ewentualnie, jeżeli będzie to coś godne polecenia, pokazać go Wam na kanale. No i oczywiście również kolejny launch pool oraz launchpad na giełdzie Bybit. Zaczynajmy! Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz link do giełdy Bybit, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane. I jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. To, że na giełdzie Bybit warto być, to już chyba każdy, kto subskrybuje mój kanał, wie. Jest tu moc produktów, moc okazji, żeby zarabiać pieniądze. I mam tu na myśli oczywiście takie produkty jak Launchpool, o którym również w tym nagraniu będziemy mówić. Token Splash, Byvotes, czy też Launchpady. I o nich również w tym nagraniu powiemy, bo mamy jeden aktualny, którym możemy się zająć. Natomiast w pierwszej kolejności skupmy się na Airdrop Hunt, czyli polowaniu na airdropy. Kliknijmy sobie w tym miejscu i otworzy nam się taka strona. I jeszcze raz wielkie dzięki Gracjan za informację o tym, żebyśmy mogli zacząć działać o czasie. No i co tutaj robimy? Po pierwsze zapoznajemy się z informacjami, czyli jaka jest konkretnie pula, ile osób już wzięło w tym udział, no i ilość dostępnych projektów. Możliwe, że w przyszłości po prostu będą zliczać wszystkie, które tutaj miały miejsce, ale to zobaczymy w praktyce, jak będzie wyglądało. Natomiast mamy pod spodem informacje MSTR, Airdrop Event, poniżej dostępna ilość tokenów 7 milionów, no i ile ten event potrwa, czyli trochę ponad 22 dni. Klikamy więc Join Now i tutaj już mamy dokładny opis, możemy zapoznać się z produktem, mamy ponownie licznik, no i poniżej jak sobie zjedziemy, mamy informację, że 17 500 osób zostanie wylosowanych i otrzymają po 400 tokenów MSTR, tak więc myślę, że można dać sobie szansę. Po pierwsze oczywiście musimy mieć konto na giełdzie Bybit, jeżeli jeszcze nie macie, zostaje Wam link w opisie tego nagrania, który będzie Was uprawniał do różnych bonusów. Zerknijcie sobie, jakie bonusy są aktywne w danym momencie. No i jak już takie konto macie założone i przeszliście KYC, to klikamy sobie w tym miejscu Register Now, sukces, OK. Tu mamy informację completed, czyli możemy zacząć działać. I teraz pomiędzy 17 kwietnia, czyli od wczoraj do 10 maja, możemy te zadania wykonać. Po pierwsze, followujemy konto na X-ie giełdy Bybit, follow now. Ja już obserwuję oczywiście, warto to robić, żeby być na bieżąco po prostu. Dalej, konto Merlin, tego nie robiłem, ale już robię. Ciach, zrobione. Teraz musimy podać post dalej. Ja jeszcze zostawię serduszko, jakiś komentarz. Ciach. No i teraz podam ten post dalej. Możemy kliknąć podaj dalej lub cytować i wtedy coś napisać od siebie. No i ja napisałem coś takiego. Klikam opublikuj. Pyk. Zrobione. Post jest już tutaj aktywny. I wracamy sobie w to miejsce. Completed. No i teraz musimy zrobić na giełdę depozyt albo 1000 tokenów MSTR lub 100 dolarów przykładowo w USDT. Tak więc zrobię teraz cięcie i przeleję sobie na giełdę 110 dolarów USDT. Cięcie. Dobra, przelałem sobie troszeczkę dolarów, odświeżę i zaliczyło. Ja dokładnie przesłałem 904 dolce, no i faktycznie zgadza się, wszystko działa jak należy. No i teraz piąte zadanie, czyli musimy zrobić trade na minimum 100 dolarów w USDT lub w tym tokenie MSTAR. Zresztą zobaczmy, ile on jest wart, żeby wiedzieć, o co my się tutaj w ogóle staramy. Jest to 25 dolarów, czyli jak dostaniemy 400 tokenów MSTAR, no to obecnie mają wartość 25 dolarów, natomiast to się może zmienić, może token wzrosnąć na wartości, może spaść, więc na to się nie nastawiajmy jakoś szczególnie, po prostu liczymy na to, że dostaniemy taką ilość tokenów, ok? No i teraz musimy zrobić obrót na minimum 100 dolarów, tylko właśnie, czy mówił tutaj o łącznym obrocie, czy jednorazowo, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no ale działamy. Użyję opcji limit i od razu coś sprzedam. Miałem 110 dolarów i mam troszeczkę ponad 110 dolarów, więc tutaj na tym nic nie straciłem, tylko ważne, żeby używać opcji limit, czyli wybierać oferty aktualne, nie market, bo można po prostu, jeżeli będzie mała płynność, narazić się na straty, ok? Zwróćcie sobie na to uwagę, mi tutaj bez problemu udało się taką samą kwotę odzyskać. I wracamy tutaj, odświeżamy stronę, ciekawe czy nam od razu zaliczy. Dobra, chwileczkę odczekałem i dopiero za którymś razem mi to zaliczyło. 209, czyli wszystko się zgadza i teraz szóste zadanie. Musimy wypełnić formę, no bo tak jak mówiłem, 17 500 osób otrzyma po 400 tokenów MSTAR, czyli obecnie warto około 25 dolarów. Start. W tym miejscu wklejamy nasz post, czyli to jest u mnie ten. Dalej nasz Twitter, czyli u mnie jest to to. I czy wypełniłem wszystkie taski? Oczywiście. Submit. Ciach.
completed. No i teraz oczywiście czekamy na ewentualne wyniki. Akcja kończy się 10 maja, czyli po 10 maja prawdopodobnie będziemy mogli sprawdzać, czy coś dostaliśmy. Akcja, jak widzicie, banalnie prosta. Tutaj te taski oczywiście w przyszłości mogą się zmieniać, mogą być różne dla poszczególnych projektów, więc to na bieżąco będziecie musieli sobie sprawdzać. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o łowców airdropów. Teraz przejdźmy do kolejnej akcji, a mianowicie kolejnego launch poolu na giełdzie Bybit. I teraz taka mała zajawka na pytanie, czy opłaca się brać w tym udział. Pokażę Wam jeden z wyników. Oczywiście to jest skrajność, która wydarzyła się w przypadku tokena ENA, natomiast jednocześnie jest to pokazanie też możliwości, jakie za sobą niesie launch pool na giełdzie Bybit i odpowiedź na pytanie, czy warto brać w tym udział. Tak jak wspominałem, osoby, które korzystają z launch poola, nie narażają się na dodatkowe ryzyka, czyli jeżeli pakujemy tutaj swoje tokeny MERL lub USDT, bo są tutaj dwie pule, to tak naprawdę nie ryzykujemy tutaj nic. Tyle, ile włożymy, tyle wyciągniemy. Natomiast jest tutaj ale, o którym zawsze przypominam przy tego rodzaju akcjach, czyli nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Jeżeli trzymamy kryptowaluty na giełdzie, to musimy być świadomi ryzyka, jakie się z tym wiąże. Tak długo, jak mamy krypto na giełdzie, to nie jesteśmy jej właścicielem. Jeżeli coś złego stałoby się z giełdą, no to wiadomo, nasze środki również będą wówczas narażone. Natomiast jeżeli trzymacie na giełdzie środki, przykładowo właśnie USDT, to w mojej ocenie wręcz obowiązkiem jest wrzucenie sobie tutaj środków, aby farmić tokeny, bo zobaczcie na wyniki. Zawrzucone $2000 USDT w ostatnim launch poolu tokena ENA wyfarmiłem około 130 tokenów, czyli $160 wówczas one były warte. Tak więc jak widzicie, niemała kwota tylko dlatego, że zagoniłem swoje stablecoiny do pracy. Oczywiście większość launch pooli nie daje aż takich wyników, bo to był naprawdę wyjątkowy launch pool. Natomiast jak sobie zerkniecie poniżej, zobaczcie APRS 691%, właśnie ta ENA dała 1287, NIBI 300, no i inne sobie przestudiujcie, zobaczcie jakie wyniki tutaj wykręciły. Tak czy inaczej uważam, że warto brać w tym udział, bo jeszcze raz to powtórzę, jeżeli ktoś ma środki na giełdzie, to tylko i wyłącznie trzeba je tutaj zagonić do pracy, bo sam produkt launch pool nie niesie za sobą dodatkowego ryzyka, ok? No i co robimy? Oczywiście klikamy sobie Trade, Spot X, no i tu szukamy Launch Pool, następnie Register, OK, jestem i za 25 godzin będziemy mogli wrzucić tutaj swoje środki. Ja wrzucam oczywiście Max, czyli 2000 dolców. Tokena Merl nie mam i w tego typu akcjach nigdy nie kupuję tokena, aby wziąć udział w Launch Poolu. Jeżeli miałbym na portfelu przykładowo ten token, to przesłałbym sobie na giełdę i wtedy wziąłbym w tym udział, znając oczywiście ryzyko, jeszcze raz to powtórzę i chcę to zaznaczyć, żeby to wybrzmiało. Trzymanie na giełdzie krypto wiąże się z ryzykiem, miejmy tego świadomość. Tak więc to mamy odhaczone, wiecie co robić, wiecie kiedy zacząć farmić i lecimy do kolejnego produktu, czyli Launchpad, bo tutaj Bybit nie śpi, trzeba z nimi działać. A czy warto działać na Launchpadzie? Zobaczcie na wyniki. Casta 2200, Real 1900, CBX 1100%. Tak więc jak widzicie, wyniki można czerpać niesamowite i również w zależności od tokena różne można tutaj generować zyski. A jak w tym działamy? Klikamy sobie Join Now, no i mamy coś takiego jak snapshot period. On się już rozpoczął o północy, a dokładnie drugiej w nocy czasu polskiego i my możemy wziąć w nim udział albo alokując MNT, albo USDT. Jeżeli chodzi o MNT, no to tutaj mamy podane konta, na których możemy te tokeny przetrzymywać. Zapoznajcie się z tym, najlepiej trzymać na Founding albo w zakładce Earn i tam farmić sobie przy okazji tokeny MNT i w dniu subskrypcji po prostu te tokeny wyciągamy i alokujemy w Launchpadzie, jeżeli chcemy wziąć udział właśnie za MNT. Tutaj nie ma żadnych udziwnień, tylko bardzo ważna kwestia, im wcześniej wrzucicie sobie na giełdę środki, tym ta średnia będzie większa, bo tutaj jest robione regularnie snap, czyli zdjęcie naszego salda i później jest wyliczana średnia z tego okresu do dnia subskrypcji, czyli od 18 do 23. No i po prostu, jeżeli macie przykładowo 10 000 tokenów wrzucone pierwszego dnia od pierwszej godziny, no to tutaj się pojawi liczba 10 i tyle będziemy mogli alokować. Natomiast gdybyście wrzucili w połowie, no to prawdopodobnie wyliczy Wam średnio 5 000 tokenów zamiast 10 000. Myślę, że jest to dla Was zrozumiałe. I tak samo w przypadku USDT, jeżeli wrzucicie od początku minimum $100, no to taką średnią Wam wyliczy i tu będziecie mogli kupić jeden bilet. Natomiast jeżeli wrzucicie ostatniego dnia, no to wyliczy Wam średnią przykładowo $20 i wtedy nie będziecie mogli wziąć w tym udział, trzeba mieć większą ilość środków, jeżeli na sam koniec tutaj zaczniecie działać. I o ile MNT to prosta sprawa, wyliczy nam średnią, alokujemy tokeny dokładnie tutaj 23 kwietnia od godziny 5.30 czasu polskiego, ale spokojnie, mamy czas do 11 UTC, czyli do pierwszej bodajże, przyjdźcie sobie z rana, alokujcie środki i spokój. Natomiast jeżeli chodzi o USDT, jest to loteria i tutaj nabywamy tikety, które będą brały udział w losowaniu i jeżeli taki tiket zostanie wylosowany, dostajemy 200 tokenów P-Books, no i później
później oczywiście możemy z nimi zrobić co chcemy, a reszta USDT wraca do nas, bo my nie wydajemy tutaj $100, tylko nabywamy te tokeny po takiej kwocie, czyli zostanie nam pobrane, jeżeli dobrze liczę, $15, a reszta z tej kwoty $100 do nas wraca. Mamy tutaj jeszcze możliwość zwiększyć ilość biletów, kliknijcie sobie w tym miejscu i jest podane, w jaki sposób można zdobyć nawet do 4 biletów. I podobna zasada, jeżeli chcemy 2 tikety, to tradujemy na spocie na minimum $5000 lub trzymamy na koncie $1000. Jeżeli chcemy 3 bilety, trzymamy minimum $10000 lub tradujemy na $25000, no i 4 tikety to jest status VIP na tej giełdzie. No i później, jeżeli spełniacie oczywiście te warunki, macie przykładowo 3 bilety, to nie musimy wrzucać $300, tylko wrzucamy $100 i za te $100 dostaniemy 3 losy, natomiast jeden z nich prawdopodobnie zostanie wylosowany, jeszcze się nie zdarzyło, chyba żeby ktoś trafił więcej niż jeden. No i dostaniemy 200 tokenów P-Books i $85 z powrotem na konto. Jeżeli biletu nie trafimy, $100 trafia na konto, a my po prostu nic nie dostajemy. W przypadku MNT my tutaj również nabywamy za tokeny MNT po tej cenie tokeny P-Books, to jest maksymalna ilość, jaką można nabyć, natomiast nie ukrywajmy, tutaj trzeba mieć ogromne środki, aby móc taką ilość zakupić. Ja tutaj będę wrzucał 2000 tokenów MNT i myślę, że jeżeli trafię, nie wiem, z 50-60 sztuk, to będzie i tak ładnie. Tak więc tak to wygląda, to są trzy aktualne produkty, których można wziąć udział na tej giełdzie. Najnowszy, łowca airdropów, Airdrop Hunt, Launch Pool oraz Launchpad. Dajcie mi znać w komentarzu, czy korzystaliście już z jakichś produktów na giełdzie Bybit, jakie ewentualnie robicie tutaj wyniki. I tak naprawdę to wszystko, działamy, nie śpimy, korzystamy z akcji, które pojawiają się regularnie na rynku kryptowalut, a które zawsze Wam o czasie pokazuję na moim kanale Kryptopodróże. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.